dobry, dzień dobry. Windą zjechaliśmy. Na fontannie jakieś byliśmy i dojechaliśmy nad jeziorko. Trzeba się przywitać z chłopakami. Dzień dobry. Dobra, tu nikogo nie ma. Taka miejscóweczka. Cześć. Grzeszek. Alan. Jezu, Stifler, uspokój się. Cześć, Grzeszek. Siema. Cześć. Grzeszek. Miło się poznać, Michał. Miło mi. Tylko znasz się z filmiku. Ja ciebie też. No. Tam dalej ktoś jeszcze jest, czy nie ma nikogo? Ja pokaż co masz. Tutaj witamy z Darkiem, towarzysz ze stanowiska. Właśnie będziemy wywozić mój pierwszy zestaw karpiowy nad wodę. Na trzy wędki pozakładałem, trzy inne różne rzeczy, zobaczymy. Może akurat coś się na to uda wyszarpać, a później będziemy kombinować. No to nie przeciągając. Przed kaczkami trochę w prawo jeszcze. O, właśnie tam, gdzie popłynęły. I bardziej do brzegu. Jeszcze bardziej? No. Jeszcze bardziej. No i już teraz, okej, będzie. No i bo możesz puszczać, no. No. No i pięknie. Musisz być napięty. No i teraz rączką, wiesz, pokaż, czekaj, zobaczę, mogę? No, pewnie. Oj. Zobaczymy ten. Elegancko. Jest napięte, no. No i super. No i teraz tak, nie masz wolnego biegu, więc no, zwalniasz, nie? Hamulec. Przy zacięciu, wiesz? No i szpulę przytrzymać. No. Pierwsza karpiówka w życiu wywieziona. No. Jeszcze odrobinkę. Jest fajnie napięte. No i okej. Okay. Dobra. Dobra, no to mamy pierwszą. Następny. Luźno, bo łódka musi to pociągnąć, nie? Luźniutko, a potem spinasz. O, wyszło. Wspaniale. Szef! Dzień dobry, jesteśmy po wywózce jakieś 5 godzin temu. Zostało zarzucane, miałem jedno lekkie pichnięcie, ale nic poza tym, póki co. Przed chwilą przerzuciliśmy jeden zestaw. Przejdziemy się do Darka, ponieważ Darek zaczął tutaj donęcać, czy sobie donęcać. Walczył? No chwilę, wiesz? Myślałem, że hamur. 6,78. Gdzie twój, nie? No ja się już wyspałem.
Powiedz mi, Danielu, gdzie on ci przywalił? 3 metry ode mnie. A tutaj z tej lewej wędki. 3 metry koło mojego zestawu. No to co ci mówiłem, jeżeli Daniel zatrzyma rybę. No ja nie zatrzymam jej, bo ja nie nęcę jakoś tego, tylko po prostu z kawałki, nie? Znaczy coś mu przypasowało. Pięknie. No, gratulacje. Proszę, wspaniale. Danielos. A, kręgosłup sobie boli. Na samą to wypuszczasz. No. To weź teraz jeszcze wsiąść na ponton i to wywieź. No, tak się odkryło. Tylko, że... Ja... Tutaj... Ale tak stoją, tak, ładnie. Ja na takich zwodnikach nie wyłożę. Przynajmniej na szóstce. Dzień dobry. Godzina 5:30. Pierwsza rolka poszła, sygnalizator zaczął trąbić, wyleciałem i kurczę, niestety poszedł w krzaki i mi spadł. Poczułem pierwszy raz w sumie taką rybę na kiju, no jest inne wrażenie, zupełnie inne. Wywozimy kolejną kulkę i... No i tyle. Może na żółkę, czekaj, powolutku, żebyś na nie nadepnął. Dobra, bo wtedy wiesz, o co chodzi. Nie poślizgnij się. Ona jedzie tam, gdzie była wczoraj, nie? No. Wyluzowałeś tam? Padło, widziałem, proszę tu. Zdrygnęła, nie? Dobra, leci ją ten. Napiszę żyłkę, a ja... Tak to zmontujemy, że będzie wyglądać jakbyś holował. Dawaj, zapieraj się. Reszka, drugie jesieńca dzieje. No na pewno coś większego od pstrąga mojego, nie? Życiowego, więc... Niedużo. Dzień dobry. Dzień drugi połowów dobiega końca. Idę po Daniela, ponieważ coś mówił, że zmienia mi taktykę łowienia. Ja tak szczerze mówiąc się na tym w ogóle nie znam. Trochę wiem od Daniela, trochę wiem od Michała. Wczoraj łowiłem na Michałowe, dzisiaj na Danielowe. A tutaj jest ekipa. Kierownik mówi, że jest trudno. Uśmieszki, machanie, dzień dobry i takie tam. Przyszedłem po ciebie. Tak, już wiem, już idę. Tak, masz rację, zwijaj. Tak. No, teraz to zwijaj. Tak. Jakbym się nie przypomniał, to byłoby tak jak wczoraj. Naprawdę. Ale wczoraj byłeś, ale ja już spałem. Dwa zestawy szykujesz ziarnowe. No dobra. I możesz Dareczkowi powiedzieć, żeby szykował łódkę. No to on już tam... Tylko najlepiej jeszcze, jakby ci się popiło kosem. O,
Ale będzie odcinek. Ale będzie odcinek. To jak z tym jak z papierosem chodzi. Tak, żeby nawet nie zauważyły. Dobra, jak widzieliście, jest rozporządzenie zwijania wędek. Tutaj już częściowo też namioty się pozwijały, ponieważ noc była mroźna. Dzisiaj się będą przytulać. Tu namiocik, piecyk. Tak, no nie, karpiarze, to ten, karpiarze pozdrawiają muchowców. I druga pizza będzie. Dziękujemy, dziękujemy, odwzajemniamy. Dobra, idziemy. Idziemy, zwijamy, przewijamy, przerzucamy. Tutaj jeszcze tak moje koczowisko. Jest moja sypialnia. Tutaj jest krzesełko od much. Jakaś kamera, jakiś fotel wygodniejszy, wędeczki i mój cypelek. Tam w tych trzcinkach. O, gdzieś tutaj był taki karpiszon, ale wpłynął gdzieś tutaj i nie ma karpiszona. Dobra, tak jak było mówione, ściągamy. Jest ryba. Co masz? Ściągałem i mi tu uderzył. Ale jaja, leszcz. Nie wierzę. Co? Nie, malutki. Myślałem, że przyhaczyłem jedną wędką o drugą. No? Jest Leszczysław. Taki o. Dobra, idzie. Jest ryba, ale ja ci zadzwonię, czy będzie na brzegu. To zadzwoń mi, no. Mówiłem? Faktycznie, bo górą by nie poszedł z tym pontonem. Nie, nie, coś z tym pontonem, to nie ma sensu. Pon do kamery, foksy łapią ryby. Foksy łapią ryby. Cześć. Cześć. Tak, to ja foksy. Tylko foksy, pamiętajcie, foksy, foksy. Jest. Petri, hi! Uwagę macie, no? Zakrywało się, no co? Ania! Oj! Ogłaszam wynik. Pierwsze miejsce. 15 kg 740. Irek. Brawo! Miejsce drugie. 11 kg
51 metrów. Daniel. Miejsce trzecie. Mateusz. Miejsce czwarte. Daniel. A teraz? Teraz to w ogóle będzie first fish. Zapraszamy Mirka ze stanowiska pierwszego. Dziękuję jeszcze raz. No i big fish. A? 6,79, no. Przepraszam. Brawo. No właśnie, zakończenie. Dzień dobry, dzień dobry. Kończymy na dziś, wędki wyciągam z wody, chyba ostatni. Karpiowanie, wszystko spoko, ale pakowanie tragedia. Chociaż ja tak naprawdę nie miałem praktycznie nic do pakowania. W konkursie są 3 miejsca i w konkursie biorą udział 4 kanały. Do wygrania są nagrody u mnie, u karpiowego Jokera i u Karby Bossa. Natomiast losowanie odbędzie się u Imoda. Pod każdym z filmów konkursowych łapa w górę, komentarz biorę udział i oczywiście subskrypcje wszystkich kanałów. No i do zobaczenia nad wodą.